Witam Państwa na konferencji omówieniu wyniku banków za pierwszy kwartał 2023 roku. Ze mną jest pan prezes Brażosz i wiceprezes Biszu. Najpierw przedstawimy prezentację pan Biszu tego dokona, a potem odpowiemy na pytania. Rozpoczynamy od przekroju głównych pozycji rachunku wyników. Na stronie 5 naszej prezentacji widzimy tutaj silną poprawę w powtarzalnych wynikach banku, wspieraną wzrostem rok do roku wyniku odsetkowego, wyniku z odsetek, również bez wakacji kredytowych. Z drugiej strony rosną koszty, ale rośnie również inflacja. I w pierwszym kwartale były ważne wydarzenia, zawarcie transakcji ubezpieczeniowej parę tygodni temu została ogłoszona. Dzięki temu mamy istotne zyski kapitałowe i z drugiej strony istotne rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych. Ogólnie rzecz biorąc, osiągnęliśmy wynik w pierwszym kwartale 252 miliony złotych. To jest już drugi kwartał dodatniego wyniku bez pozycji nadzwyczajnej. Widzimy tutaj organiczne zyski banku. 672 miliony zysku bez pozycji nadzwyczajnych w pierwszym kwartale. Podobny wynik co w poprzednim kwartale. W wyniku tego mieliśmy poprawę wskaźniku koszt-dochód, który pozostał w zakresie wytycznych przedstawionych poprzednio i również return on equity, rentowność kapitału była dwucyfrowa. Chcemy również podkreślić wzrost klientów. Mamy aktywnych klientów 3 miliony w detalu. W ślad czego idzie również wzrost klientów online i mobilnych. Rosną depozyty, zwłaszcza osób fizycznych. Natomiast kredyty się zmniejszyły z uwagi na istotny spadek portfela kredytów walutowych. I bez tego wpływu byłby płaski wynik w zakresie kredytów. Mamy również odporność bazy kapitałowej banku. Niewielki spadek wskaźników kapitałowych w pierwszym kwartale, ale nadal powyżej wymogów kapitałowych, wygodnie powyżej wymogów kapitałowych. Na stronie 7 mamy podsumowane najważniejsze pozycje tego, co już powiedziałem, dlatego od razu przechodzę na stronę 8, gdzie widzimy ewolucję wyników kwartalnych banku w ostatnim okresie. Widzimy stopniowy wzrost zysku netto bez pozycji nadzwyczajnych, który się ustabilizował na 672 miliony w porównaniu 37% w porównaniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku. Na stronie 9 przychody poprawiały się dzięki wyniku z odsetek, 31% rok do roku i 1% kwartał do kwartału. Widzimy po prawej stronie u góry, że mieliśmy duży wzrost
średniego oprocentowania kredytów w pierwszym kwartale roku, ale również nadal wzrost, chociaż mniejszy, średniego kosztu depozytów. Miało to miejsce, chociaż oprocentowanie NBP pozostało to samo, mamy pewien spadek w zakresie poziomu głównej stopy referencyjnej. Poziom WIBOR jest mniejszy niż w poprzednich dwóch kwartałach. Te czynniki łącznie przełożyły się na marżę odsetkową 4,58% i 5 punktów bazowych mniej niż w poprzednim kwartale. Jeśli chodzi o wynik z prowizji, tutaj mamy obraz stabilny, chociaż 9% w stosunku do poprzedniego kwartału, ale 9% gorszy niż rok temu, od czasów pandemicznych. Ale widzimy tutaj pewne pozytywne zmiany w kilku pozycjach w wyniku z prowizji, na przykład karty kredytowe, opłaty za karty kredytowe. Przejdźmy teraz do strony kosztów. Całkowite koszty rosną poniżej inflacji. 7% wzrostu rok do roku. Pierwszy kwartał jest zwiększony z uwagi na składki na fundusz restrukturyzacji. Na podstawie komunikatu ogłoszonego wczoraj ta liczba jest mniejsza, więc tutaj jest korekta, redukcja kosztów. Będzie to odzwierciedlone w drugim kwartale. Ale patrząc na konkretne czynniki, mieliśmy większą presję w zakresie kosztów osobowych. Jest to typowe na rynku i przekracza się to na wzrost kosztów osobowych o 12% rok do roku, a pozostałe koszty administracyjne o 10%. Równocześnie dostosowywaliśmy sieć oddziałów, tak jak to robiliśmy w ostatnich latach. Przechodząc do jakości aktywów, na stronie 11 utrzymaliśmy silną jakość portfela kredytowego. Wskaźnik 4,7% wskaźnik kredytów zagrożonych, niższy niż poprzedni. Patrząc na koszt ryzyka, 63 koszty bazowe w stosunku do kredytów ogółem. I to jest w zakresie wytycznych, o których mówiliśmy na poprzedniej konferencji. Dodatkowo chcemy podkreślić, że w tym kwartale koszt ryzyka nie był wspierany przez sprzedaż NPL-i. Jeśli chodzi o płynność kapitału, na stronie 12, płynność jest bardzo solidna. Wskaźnik kredytów do depozytów 72%, LCR na 200. A jeśli chodzi o wskaźniki kapitałowe, jak powiedziałem na wstępie, mamy bardzo odporną pozycję kapitałową. Niewielki spadek w tym kwartale. Nadal jednak wygodnie, jeśli chodzi o wymogi regulacyjne, zarówno w zakresie TCR, jak CET1. I dla wyjaśnienia, te wskaźniki kapitałowe nie obejmują zysku netto wygenerowanego w pierwszym
kwartale tego roku. Gdyby go uwzględnić, to wskaźniki kapitałowe poprawiłyby się o około 50 punktów bazowych. Przechodząc do portfela kredytów hipotecznych w walucie, strona 13-14. Mieliśmy kontynuację wysiłków, które zostały podejmowane od dłuższego czasu, żeby zmniejszyć portfel walutowy. Jak widzimy, w kwartale mieliśmy spadek o 16% całego portfela bez rezerw prawnych. W wyniku tego całkowity portfel zmniejsza się i wynosi około 7% całkowitego portfela. Również zwiększamy rezerwy. Otworzyliśmy 800 milionów dla kredytów zapoczątkowanych w Banku Millennium, kredytów walutowych. Jedna nadzwyczajna korekta 300 milionów złotych na pogorszenie niektórych parametrów związanych z ryzykiem prawnym. Rezerwy oraz zmniejszanie portfela zbliżyły rezerwy do 56%. W tym kwartale kontynuujemy wysiłki, żeby osiągać ugody z klientami. W tym kwartale w sumie było ich 18,6 tysiąca, mniej niż w poprzednim kwartale, z uwagi na dużą liczbę ugód, które zostały zawarte w ciągu ostatnich 3 lat. I jako procent ogółu w jednym kwartale, w sumie mieliśmy ich 18,6 tysięcy z klientami. Mniejsza liczba ugód w tym kwartale zmniejszyła koszt takich ugód z klientami. Zmniejszyła koszt. Przejdźmy do drugiej części prezentacji. Jeśli chodzi o sprawy biznesowe, główne punkty mamy na stronie 16. Solidny wzrost depozytów klientów 4%, detalicznych 9%. Kredyty gotówkowe 10% kwartał do kwartału, karty płatnicze 214 tysięcy rok do roku. No i stały wzrost liczby aktywnych klientów i aktywnych klientów cyfrowych. My zbliżamy się tam do progu 3 miliony. Więcej szczegółów jest na stronie 17. 4% spadek portfela kredytowego. To są dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne, bo gdybyśmy wyłączyli portfel walutowy, portfel by się nie zmienił, kredytowy. Depozyty klientów, wzrost solidny o 9% rok do roku. Jeśli chodzi o detaliczne, struktura portfela się zmienia. I mamy pierwsze pozytywne oznaki w zakresie produktów inwestycyjnych, w zakresie zarządzania aktywami, ale jednak spadek ogólnie o 13%. Więcej szczegółów na stronie 18. Wzrost produkcja
kredytów hipotecznych pozostała na niższym poziomie. Całkowite wypłaty 925 milionów. Ewolucja portfela detalicznego na zasadzie aktywów. Kredyty konsumenckie dalej wzrastały. Natomiast walutowe spadały. Solidne wyniki biznesowe detalu są ilustrowane na stronie 19. Aktywni klienci, wzrost 183 tysiące, 36 kwartał do kwartału, wzrost aktywnych klientów w makrobiznesie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wzrost liczby rachunków bieżących oraz kart debetowych i kredytowych o 214 tysięcy. W dalszym ciągu rozwijamy się cyfrowo. Duża liczba wykorzystania kanałów cyfrowych, 2,6 milionów aktywnych użytkowników cyfrowych, 2,3 aktywnych mobilnych użytkowników, odpowiednie udziały sprzedaży online, 80% sprzedaży pożyczek gotówkowych, 96 depozyty terminowe, 43 akwizycja rachunków bieżących. Strona 21. Dodatkowe liczby dotyczące płatności mobilnych i usług dodanych. Duża liczba i wzrost użytkowników Blika oraz transakcji Blika. W dalszym ciągu wspieramy ten wzrost i podejmujemy wysiłki w zakresie bezpieczeństwa dla naszych użytkowników cyfrowych. Innowacje, o których mówimy na stronie 22. Biometria. Buy now, pay later. Oraz wygoda w prowadzeniu własnego biznesu, na którą kładziemy nacisk. I strona 24. Goody. Rozwijamy tę platformę, mamy wzrost 50% rok do roku w zakresie aktywnych użytkowników cashback. Na stronie 25 działalność w zakresie biznesu korporacyjnego charakteryzowała się ścisłym zarządzaniem kapitałem, wykorzystaniem kapitału. I to spowodowało ograniczenie wzrostu portfela. Więc kiedy porównujemy z poprzednim kwartałem na zasadzie brutto, kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły tylko o 1%, a w porównaniu z zeszłym rokiem spadły o 2%. I to uwzględnieniem faktoringu i leasingu i ograniczenie depozytów przedsiębiorstw z uwagi na wysoką bazę w zeszłym roku, ale kwartał do kwartału wzrost o 5%. W dalszym ciągu poprawa działalności transakcyjnej, wzrost 6% w transakcjach walutowych i nacisk na wykorzystanie gwarancji BGK w największym stopniu 3,9 miliarda złotych, w tym nasza firma leasingowa, która jest teraz jedyną firmą na rynku z aktywną sprzedażą gwarancji BGK.
na stronie 6. Leasing, factoring, spadek sprzedaży leasingu 9%, chociaż portfel brutto nadal wzrósł o 2% rok do roku, kwartał do kwartału. I factoring spadł o 2% i transakcje walutowe wzrosły o 6%. Staramy się wprowadzać innowacje dla naszych klientów. Ilustruje to strona 27. Staraliśmy się wprowadzać innowacje dla klientów korporacyjnych, kredyty na fotowoltaikę, kredyt technologiczny, również wprowadzanie wpłatomatów. Takie są wyniki nasze, przedstawiliśmy je. Jesteśmy teraz gotowi odpowiedzieć na kilka pytań.